Czy jesteś moim spoterem, czy nie? Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy fantastyczną wycieczkę plenerową. Latam na dwa drony. Pierwszy to jest Mini 2, a drugi to jest oczywiście FPV. Ale o czym chciałem powiedzieć? A mianowicie ostatnio miałem 2 tygodnie wolnego i naładowałem miniacza na full. I słuchajcie, wróciłem po 2 tygodniach, w ogóle zapomniałem sobie o tym. Akumulator był cały czas tutaj, bo miałem jeszcze nagrywać, ale nie zdążyłem jedną sesję. Akumulator był w dronie i co się okazało, że zastałem go po 2 tygodniach w pełni naładowanego. W międzyczasie wypłynęła też taka sytuacja, że Tomek z Wielkiej Brytanii z kanału Live My Journey pokazywał to samo. I słuchajcie, to co jest najciekawsze, że w instrukcji obsługi jest napisane, że akumulator się rozładowuje samoczynnie, tak? Mniej więcej po 5 dniach do poziomu storage, czyli do 72%, a po pierwszym dniu mniej więcej do 96%. No i sytuacja jest dosyć dziwna, bo okazuje się, że tak naprawdę, żeby akumulator się sam rozładował, trzeba go wyciągnąć z drona albo z huba do ładowania. Nie można przechowywać go w tym czy w tym w pełni naładowanym. Oczywiście przechowywanie też akumulatora, który jest w pełni naładowany, jest bardzo szkodliwe, bo zmniejsza pojemność tego akumulatora i druga sprawa, że następuje puchnięcie, degradacja z czasem, więc takich spraw należy unikać i najlepiej przechowywać w okolicach 3/4, czyli mniej więcej 65, może 75%. Tutaj jest jeszcze slajd następny, gdzie pokazuję, na czym polega ten storage, to przechowywanie, to magazynowanie. Zobaczcie, to jest zakres napięć. Ja ostatnio dosyć dużo mam do czynienia z akumulatorami, bo pakiety lipo lecą mi na potęgę, jeden za drugim. Dobra, będziemy lądować, bo chyba rozpieprzyłem akumulator. Kurczę, mam nadzieję, że ten akumulator jeszcze pogra, ale chyba już nie. Cały jest gorący. Nie poinformowało DJI w swoim manualu, czy w ogóle w informacjach dotyczących tego produktu, że należy przechowywać akumulatory poza dronem i poza hubem. Wylądowałem nim. To, nad czym pracuję w tej chwili, to jest taka demonstracja, pokazuje jak latać dronem bardzo nisko. Bardzo fajne ujęcia i dzisiaj jesteśmy w Złotym Potoku. Parę takich scenek chciałbym nagrać, jeszcze może 3 wystarczy. Spokojnie sobie wracamy blisko przeszkód. Fajnie to widać, bo widać jakbym miał wlecieć dane przeszkody, a jestem naprawdę dość daleko. Okej, drzewo. Niezaliczone, ale się załapało. O to chodziło, możemy lądować. Zobaczcie, co Leonek wyprawia. No co ty wyprawiasz? Trochę dzisiaj jest wiecznie, dlatego latamy tu faktycznie bardzo nisko, ale muszę wam powiedzieć, że nie latałem miniakiem za 3 tygodnie i super się lata. Na takie właśnie w zasięgu wzroku gdzieś blisko ujęcia jest rewelacyjne. Teraz będziemy lecieli nad wodą. Leon, miałeś być grzeczny i mi pomagać. Jesteś moim spoterem, czy nie? Metr nad wodą i on dobrze się spisuje. Trzyma pozycję idealnie, nie ma w ogóle o czym mówić. Jest mega stabilny. I też przede wszystkim nie hałasuje, bo tutaj, jak popatrzycie, tak w promieniu 100 metrów są jakieś rodzinki. A nikomu nie przeszkadza mi, jak to jest jeden z takich nielicznych dronów, który budzi wręcz sympatię. Tutaj chłopcy przychodzili i młodzi i mówili: kurczę, mamo, ja też taki będę tutaj miało. No i co, zostajemy tu, czy idziemy jeszcze dalej?
Słuchajcie, zrobimy jeszcze jedno ujęcie, ale to tutaj wyszło całkiem nieźle. A muszę przyznać też, że nie jest łatwo mi samemu, jak mam jeszcze aparat psa i drona z kontrolerem, ale ogarniam to. Staram się ogarnąć. Mniej więcej mam już to otrzaskane. Ta torba z kombo mi najlepiej tutaj służy. I dajemy radę. Obiektyw jest stabilizowany 10 do 18, Canona ten ciemny, ale on jest w porządku. Canona dzisiaj wziąłem EOSa 80D. Całkiem dobrze idzie. Mam jeszcze mikrofon, oczywiście ten małe video Micro z Rode. I ten zestaw jest naprawdę dobry, przenośny, a jakość jest w miarę. Oczywiście to nie jest może jakoś Sony, ale dajemy radę. Poza tym nie szkoda mi jest też tego sprzętu tak używać intensywnie, a nie chować go, tylko czyścić i oszczędzać. Idziemy na następną miejscówkę, bo tu się robi ciekawie. Bobry tutaj grasują, widzę, i powaliły chyba z 30 drzew w okolicy. Tutaj nagram jeszcze taką sekwencję właśnie przy tych ogryzionych drzewach przez bobry i to będzie na tyle na dzisiaj, wystarczy. Bardzo urokliwe popołudnie, spędzone na łonie natury i polatane. Trochę jest wietrznie, ale mamy jeszcze z 3 minuty, może 5 minut na to, żeby polecieć przynajmniej jeden lot FPV. Wybiorę najlepsze fragmenty, żeby też Wam nie truć z tym FPV ciągle, ale jest mocno. Jako lecimy. Będziemy do domu, zbliża się powoli 19, a o 20 jest live. Dzisiaj czwarty odcinek z naszego wyzwania. Wszystkich zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam Was też oczywiście do darmowych warsztatów, linki pod filmem i też tematycznych aplikacji albo produkty, jak na przykład przewodnik użytkownika Mini 2. Do naszej super ekipy, czyli do Dream Teamu, Drone Bootcamp, zapraszam Was z całego serca. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!
Okej. Okay.